I hej, cześć, siemano, z tej strony Makler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i tym razem już nie poradnikiem, lecz update video, tak jest, w tym filmie wreszcie powróciliśmy do ogólnie standardowego tutaj naszego jakby takiego tematu Black Opsa 4, czyli właśnie nasza tutaj najnowsza informacja w Black Opsie 4. I tak, w dzisiejszym filmie mamy trochę do omówienia, m.in. nowe skiny, które mają dojść podczas tej operacji, nowe postacie, nowe bronie MK2, nowe arcydzieła, wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo kontentu, które zostało znalezione w plikach gry we czwartek, ponieważ we czwartek były na PC-cie update i dzięki temu otrzymaliśmy dużą dawkę właśnie kontentu, która jest ukryta w plikach gry i dzięki temu oczywiście na PC-cie możemy to znaleźć w plikach gry. Oczywiście na konsolach jeszcze nie mamy takich opcji, może w przyszłości też będziemy mieli. Tak czy inaczej, przechodzimy pierwszy do pozdrowień, ponieważ mamy tutaj dwóch nowych subskrybentów, a pierwszym subskrybentem jest Zły Kupson, napisał Subik i dzwonek jest. Więc zajebiście, dziękuję Ci za subskrypcję. Mam nadzieję, że masz zajebisty dzień. I ogólnie dziękuję za wszelki support. To zaraz widzicie, to są wasze właśnie ostatnie komentarze. Bardzo dziękuję tutaj za wsparcie, za właśnie gdy stworzyłem te wszystkie poradniki i tak dalej. Tak czy inaczej, kolejna osoba, która zasubskrybowała kanał, jest Ściągacz TV. Bardzo Ci dziękuję za subskrypcję, naprawdę doceniam. Jesteś bodajże 100, przepraszam, 270 chyba drugim subskrybentem. A jeżeli Ty zasubskrybowałeś kanał i nie otrzymałeś pozdrowień, a chcesz otrzymać, napisz komentarz właśnie, ponieważ niektórzy mają prywatne ustawienie subskrypcji, więc wtedy ja ich nie widzę, kto mój kanał zasubskrybował. Tak czy inaczej, pierwsza o subskrypcję. Pierwszy strój, który ma zostać dodany niedługo do gry, jest właśnie ten strój na Outrider. Jak widzieliście, prawdopodobnie go widzieliście na trailerze, jak go oglądaliście. Właśnie to jest ten strój i nie wiadomo, kiedy on będzie. Wiemy, że będzie na 100% w tej jakby pierwszej części operacji, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale operacja piąta, Apokalipsa Z, została podzielona znowu na dwie i jest o tydzień krótsza, więc operacja nie będzie trwała 70 dni, lecz 60, więc jakby mamy 10 dni mniej, więc pierwsza część będzie trwała prawdopodobnie 27 dni, a druga pewnie też coś koło tego, więc wychodzi jakieś 60 mniej więcej zaokrąglając. I właśnie w pierwszej części otrzymamy prawdopodobnie jeszcze ten strój, no prawdopodobnie do kupienia w czarnym rynku we wtorek już jutro jest wtorek, więc jutro tak naprawdę możemy otrzymać ten kostium do kupienia. Chociaż ja bym się nie spodziewał, jak go otrzymamy pod koniec, wiecie o co chodzi, pod koniec zazwyczaj najlepsze rzeczy dają. Chociaż w przypadku poprzedniej operacji tak nie było, ponieważ pod koniec otrzymaliśmy powtórki z poprzednich operacji. Kolejna rzecz to jest właśnie bardzo fajny strój na Reapera, naprawdę wygląda konkretnie, ponieważ to jest właśnie strój na tego nowego Reapera, powiedzmy z tego Reapera specjalistę. Nie chodzi mi o postać klasyczną Reapera, ponieważ jak wiecie teraz mamy dwóch Reaperów, więc niektórzy mogą trochę nie rozumieć i to jest bardzo zrozumiałe, ponieważ mamy dwóch Reaperów, no rzecz jasna, więc to jest właśnie na tego, powiedzmy, nowego Reapera, który teraz został dodany do multiplayer jako specjalista. Właśnie to jest taki strój, jak widzicie, taki czerwony, czerwono-złoty, bardzo fajny, moim zdaniem bardzo fajnie na nim siedzi. Kolejna bardzo ciekawa rzecz jest właśnie SWAT MK2 broń, albo raczej arcydzieło. To będzie właśnie arcydzieło, które wygląda w ten sposób, jak widzicie, bardzo fajne, takie, wiecie, taki mistyczny jakiś taki karabin wygląda teraz naprawdę z tą całą skórką, naprawdę konkretnie wygląda i macie napis US, czyli United States, Stany Zjednoczone. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tam jeszcze jakąś monetę ma chyba z przodu, która wisi, więc naprawdę konkretnie wygląda. Wygląda jak jakaś, jakbyś otworzył jakąś skrzynię skarbów i znalazł właśnie taką broń, więc no bardzo ciekawe, bardzo fajne te skiny robią. Kolejna rzecz to jest właśnie arcydzieło albo MK2, jeszcze nie jestem pewien, nie wiem, wy może już ocencie. Dla mnie to wygląda jak MK2, właśnie Paladin HB50, to jest konkretna snajperka, oczywiście w Black Opsie. Jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie wygląda, ponieważ jakby ta tylna część kolba jest połączona razem z magazynkiem, jakby z dolną część magazynka, więc to fajnie wygląda naprawdę, moim zdaniem. Te Mastercrafty, czy tam arcydzieła, czy MK2, bardzo, Treyarch bardzo dobrą robotę robi. Lecz przygotujcie się na to, że 60% jak mniej więcej tych itemów będzie płatne, więc to jest jeden taki mały minus. Kolejna rzecz to jest Rampart MK2, jak widzicie, no nie ma co mówić, no bardzo fajny i jest napis na nim Reaper, jak widzicie, czyli żniwiarz, ponury żniwiarz Reaper, więc bardzo fajnie to wygląda i w sumie nic tutaj ciekawego. No już mamy jedne MK2 do Ramparta, taki żółty, żółtawy, teraz będziemy mieli kolejny, więc to jest bardzo podejrzane, że aż Rampart dostaje dwie, drugi już MK2, więc no Rampart ogólnie jest genialną bronią, moim zdaniem, jeden z najlepszych karabinów generalnie, jak zawsze go mogę używać, zawsze go lubię używać i nigdy mnie nie zawiódł, w sensie, w takim sensie, że no wiadomo, to jest karabin na blisko fatalnie, ale no ogólnie to jest jeden z moich ulubionych karabinów. Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony? KN, Maddox, może WAPR?
Tak czy inaczej, przechodzimy do kolejnego, a propos KN-a. KN też otrzyma MK2, widzicie, jak widzicie zresztą na ekranie. Bardzo fajny, niebieski taki kolor, jasny, błękitny i właśnie on będzie do kupienia niestety, ponieważ jak widzicie, obok jest napisane 10 paczek, więc to prawdopodobnie zbundlują z 10 paczkami. I to mnie strasznie właśnie zasmuciło, że tyle itemów będzie zbundlowany z paczkami, czyli normalnie załóżmy za broń byś zapłacił dwie dychy, ale przez to, że dodają tyle paczek, musisz płacić 8 dych, więc to wygląda kiepsko, jeśli za każdy głupi item musisz płacić 80 zł nawet, to jest masakra z tymi mikropłatnościami, moim zdaniem to jest głupie, że jakby spoko, ludzie mogą kupywać te rzeczy, nie? Ale dajcie nam oddzielnie te rzeczy do kupienia, a nie bundlujecie z paczkami, ponieważ to nie ma sensu, gdy oni to robią z paczkami, bo tak naprawdę ty chcesz jakby Mastercraft, chcesz daną broń kupić, a nie paczki, które ci tak naprawdę mogą dać gówno, tak naprawdę, bo wiecie, to jest wszystko randomowe, jak ci gra przydziela różne rzeczy z paczek, więc moim zdaniem to by było lepiej, gdyby oni dawali oddzielne i jakby, wiecie, dzięki temu cena była mniejsza, a wy byście kupowali to, co właśnie chcecie kupić, czyli na przykład ja chcę kupić Ramparta takiego, ja chcę kupić KN takiego, a nie paczki razem z tym, więc to jest moim zdaniem głupie strasznie. Kolejna rzecz, przechodzimy do efektów śmierci. Dwa efekty mają zostać przydzielone w tej operacji. Między innymi, jak widzicie, wodny efekt, czyli w momencie, gdy zabijecie zombiaka, czy w multiplayer wroga, czy w blackoucie, będzie ogólnie efekt wody. Jak widzieliście już w przeszłości, mieliśmy efekty fajerwerków, efekty dusz i tak dalej. Teraz mamy magmy, więc teraz otrzymamy też efekt wodny, więc bardzo ciekawie to wygląda. Kolejny efekt to jest jakaś taka, nie wiem, jakiś taki portal, to wygląda mi coś w tym stylu. Nie wiem, napiszcie, co o tym myślicie o tym efekcie. Bardzo ciekawy, naprawdę taki portal, jakby z którego wychodzi jakiś blask słońca, coś w tym stylu, no nie wiem. Bardzo ciekawe i zostanie prawdopodobnie dodany. Nie wiadomo, czy za darmo. Ja bym strzelał, że będzie w skrzynkach do zdobycia, więc jakby za darmo, ale oczywiście musisz sporo tych skrzynek zdobyć, ponieważ jak wiecie, w skrzynkach jest sporo śmieci do zdobycia, więc żeby zdobyć te lepsze rzeczy, pierwszy musisz zrobić te gorsze, no chyba że masz szczęście, no wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej przechodzimy do kolejnej rzeczy i tu będzie akurat powtórka z operacji Grand Heist. Jak widzicie, to jest skin na Nomada i jak widzicie 5 paczek, więc prawdopodobnie będzie kosztowało coś około, bym strzelał, 60-50 zł, więc no sporo, niestety te mikropłatności już takie są, ale to jest powtórka, więc jeśli to macie, w wcześniejszej operacji zdobyliście, czy tam kupiliście, to nie musicie tego kupować, wiecie o co chodzi, więc to jest dla wszystkich oczywiście, którzy ominęła ich trzecia operacja, między innymi operacja Grand Heist, która moim zdaniem była świetna, w sensie świetny klimat, prawda? Tak jak zresztą teraz mamy świetny klimat o zombie. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. To jest właśnie skin też za operację Grand Heist, który powraca jako no, dla tych osób, którzy ominęła ich operacja, mają szansę znowu kupić, właśnie jak widzicie, z 5 paczkami, więc troszeczkę będzie kosztował. To właśnie, jak już mówię, denerwujące, że oni to paczkują razem z skrzynkami, jakby ludzie chcą kupić coś oddzielnego, a nie razem ze wszystkim, więc. No dobra, teraz się przygotujcie na sporo właśnie charmsów, czyli sporo tych wisiorków na broń. Niektóre już są w grze, niektórych jeszcze nie ma. Tak czy inaczej, jest około 20 wisiorków i jakby nie będę wam marnował dużo czasu, żebyście oglądali każdy długo i tak dalej, nie będę ich opisywał zbyt długo, po prostu chcę, żebyście je zobaczyli, ponieważ patrzcie na to. Jeden wisiorek równa się tak naprawdę 30 skrzynek. Ponieważ, jak wiecie, każdy wisiorek będzie szedł do każdej broni, czyli tak naprawdę otwierasz skrzynię, dostajesz wisiorek i ten wisiorek idzie do danej broni, na przykład do swata, do demona, no nie wiem, do jakiejś snajperki, do koszki, do pistoleta, więc to będzie masakra, ponieważ jest około 30 broni, więc powiedzmy jeden wisiorek równa się 30 skrzynek, a wiecie, no też duplikaty macie, więc 3 skrzynki równa się jeden wisiorek, więc to jest masakra, że mamy tyle wisiorków, więc jak to pomnożycie, wychodzi ogromna liczba skrzynek do zdobycia, więc przygotujcie się na to, ale dobra. Pierwszy wisiorek, który jest w grze, wygląda w ten sposób, czyli taki kotek. Drugi wisiorek to jest właśnie taka animowana girl na papierze, więc jak widzicie. Trzeci wisiorek to jest właśnie takie warzywo, już nie pamiętam, jak bakłażan to się chyba nazywa. Nie wiem. Mamy tutaj jakąś dynię, mamy jakieś tutaj brzoskwinie czy jabłko, mamy tutaj piano jakieś, więc takie zbyt ciekawe. Jakby po co komu tyle wisiorków, skoro wiecie, skoro. No tak naprawdę jeden założysz na broń, gdybyśmy mogli, wiecie, wieszać i wieszać, na przykład 5 byś na jedną broń pomieścił, to by naprawdę wyglądało zajebiście moim zdaniem. Napiszcie, co o tym myślicie. Nie, kolejny wisiorek to jest, nie wiem nawet co to jest. Napiszcie w komentarzach, niektóre wisiorki strasznie dziwnie wyglądają, nawet nie można powiedzieć co to jest z tej perspektywy. Mamy dyskorolkę, mamy nabój, co wygląda chyba jak dosyć ostry nabój, wiecie, są do SMG te takie mniejsze, są takie te zaostrzone. Mamy koszykówkę, mamy amunicję chyba do shotguna. O, właśnie mamy teraz amunicję do SMG, jak widzicie.
Mamy jeszcze rekinka, mamy toaletę, tak jest, możecie mieć kibel na broni zawieszony, więc tak, przygotujcie się. Call of Duty 2019, kible zawieszone na broni, to jest właśnie kod w 2019 roku, moi drodzy. Dobra, lecimy dalej. Mamy jakiegoś tutaj ananasa, dobrze kojarzę, ananas. Mamy tutaj jakąś rybę, która wygląda strasznie dziwnie, ponieważ jest strasznie gruba i ogólnie jakieś kolce ma, więc bardzo ciekawy charm, bardzo ciekawy wisiorek na broń. Kolejna rzecz to jest właśnie jump pack, już koniec z wisiorkami, koniec z tymi wisiorkami naprawdę. Mamy tutaj jump pack, który będzie dla wszystkich użytkowników, kto mają połączone konto z Call oraz Twitch Prime'em, to jest właśnie ten jump pack. No bardzo ciekawe, jak widzicie, mamy jakieś tam postacie na tym spadochronie i w ogóle, więc dobra, lecimy z kolejnym. Z kolejnym będziemy oczywiście otrzymywali nową postać, którym jest, już nie pamiętam jak się nazywała ta postać, ale ta postać jest z ogólnie Black Opsa 2 z Transita, ten taki czarny pan, jak widzicie, i będzie kosztował pewnie coś około 40 zł, bym strzelał jak nie więcej, ponieważ jak widzicie, same skrzynki mamy 4 plus samą postać, więc no. Kolejna postać to będzie prawdopodobnie nowy zombiak, nowy skin na zombiaka. Jak widzicie, w tej chwili mamy dwa stroje na zombiaki. Powiedzmy, jakby mamy John Doe i J Doe. Mamy jakby dwa zombiaki do wyboru w blackoucie, do grania jako postać w blackoucie, więc teraz będziemy otrzymywali trzeciego zombiaka, takiego futbolistę, ponieważ on ma jakby taką opaskę, jakby właśnie był futbolistą, więc bardzo fajnie to będzie się wygrywało, wiecie, w cały tutaj nastrój. Apokalipsy zombie. Kolejny strój to będzie właśnie Replacera, właśnie tutaj jak widzicie, z czterema paczkami w stroju zielonym. Wcześniejszy Replacer był do kupienia z Swordfishem MK2, teraz będzie do kupienia z czterema skrzynkami. No jak widzicie, wcześniej mieliśmy Replacera, czyli zmiennika, strój taki czarny, wiecie, w garniturku, w garniaku, teraz będziemy mieli taki strój, więc no i ciekawego, ja raczej go nie kupię, bo wygląda lamersko moim zdaniem. No i jeszcze przypominam, że Kapitan Price jest teraz w grze, ponieważ został dodany jako postać przedpremierowego pre-orderu, czyli jak kupisz Modern Warfare, czyli Call of Duty, które już wychodzi w październiku, teraz nowy kod Modern Warfare, jak ktoś nie wie, i właśnie jak kupisz, otrzymujesz w blackoucie tą postać, czyli Kapitan Price. I moim zdaniem to nie ma sensu, ponieważ cała jakby trylogia, znaczy trylogia cała, jakby cały Black Ops nie ma sensu, jakby cały Black Ops 4, 1, 2, 3 nie miał do czynienia w ogóle z serią Modern Warfare, więc ja nie wiem, co on tutaj w ogóle robi. W ogóle ja osobiście jeszcze nie kupiłem Modern Warfare, więc nie mam tej postaci i w sumie ciekawe, jakie ona ma dialogi, ponieważ wiecie, każda postać w Black Opsie ma swój, jakby swój dialog, który opowiada, powiedzmy, o przeszłości, ogólnie o całej fabule. Wiadomo, Mason z Woodsem znają się, tak, ale wiecie, o co chodzi, nie? Cała jakby fabuła to jest taka pogmatwana w Blackoutie, ponieważ wszystkie postacie się z zombie z kampanii Black Opsa 1-2 spotykają razem, więc to jest taki miszmasz, lecz Kapitan Price, no nie bardzo to pasuje jeszcze z serii Modern Warfare. Nowa broń, jak widzicie, ręka zombie, która jest bardzo ciekawa, jak widzicie, kosztuje, będzie prawdopodobnie kosztowała też coś około 40 zł, bym strzelał, no, ponieważ ma 5 skrzyni i sama broń będzie trochę kosztowała, więc no, przygotujcie się, sporo będzie mikropłatności w tej operacji. I ogólnie bardzo fajna animacja w plikach gry została znaleziona, której wam tutaj już nie mogę pokazać. Ogólnie, gdy przytrzymujesz animację jakby oblukania broni, jak wygląda, macie właśnie taką animację, gdzie ręka was próbuje uderzyć, ale wy ją próbujecie powstrzymać. Bardzo fajna ta ręka zombie jest, naprawdę bardzo fajnie wygląda. I tutaj chyba już wszystko, mamy jeszcze jakiś skin zombiaków, no nie wiem, taki wiecie, artystyczny art zombie, więc spoko skin. Fajnie, gdyby był za darmo, prawdopodobnie nie, jak już mówiłem, pewnie 70% za 70% tych itemów, co tu widzicie, musi się zapłacić, więc to jest masakra. Mamy też kilka spadochronów, już nie będę tutaj przedłużał, jak widzicie, takie trzy różne spadochrony, nie wiem, czy by to za darmo, czy nie. Tak czy inaczej, to chyba wszystko na dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że dostaliście jakąś dawkę informacji. I no, przygotujcie się, że nie będzie nic wielkiego tak naprawdę w operacji. Musimy czekać na nowy pojazd i nowe bronie M16 i tak dalej, więc no, poczekamy sobie trochę na nowy content, a jeśli chodzi o mikropłatności, to będzie ich sporo, więc mam nadzieję, że czegoś tutaj się dzisiaj dowiedzieliście. Tak czy inaczej, zostaw lajka oczywiście, jeśli Ci się film podobał, no i subskrybuj kanał właśnie, aby otrzymać najnowsze informacje w Black Ops 4 oraz generalnie robię poradniki na tematyce właśnie Call of Duty oraz generalnie w gamingu, więc jeśli z tego Cię zainteresuje, obczaj kanał i może będziesz mógł tutaj oczywiście pozostać i pozyskać jakieś informacje. Tak czy inaczej, dzięki Ci za spędzony czas i do następnego. Na razie, Makler out.